Dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym odcinku postaramy się oczywiście pójść do pracy. Mamy oczywiście piątek, tygodnia koniec i początek. Moje Simsy jeszcze śpią, ale już niebawem. Pies zostanie w Tambo, bo niestety tutaj niszczył mi mebel. Za chwilę tutaj będzie. No zobaczcie, widzicie, cały czas wychodzi mi negatywny tutaj odczucie, tudzież, no wiecie, wspomnienie, tudzież pragnienie i tak dalej. Jest godzina 6:01, więc moje Simsy wstają i chciałabym dzisiaj w odcinku, poza tym, że pójdę do pracy, to znaleźć jednego przyjaciela, którego bardzo potrzebują. Także i zadbać o przyjaciół. Postanowiłam także, że ów Sim Adam będzie jechał do pracy samochodem, dlatego że od tego jest samochód, żeby go z niego korzystać. Dobra. Ponieważ Adam idzie do pracy wcześniej, to Adam pójdzie się szybciutko ogarnąć. Psa już nie ochrzanię, bo chyba nie mam za co. Zobaczmy, no nie mam za co niestety. Niedobrze. No cóż, cóż, nic nie zrobię. No, no cóż. Umyję ręce, umyję zęby. Magda pościeli łóżko. Magda, pościeluszko. Magda jest do pracy później, więc spoko, też ma jeszcze czas też bez psa ewentualnie wyjść na spacer. Przed chwilą powiedziałam, mój pies sobie obok mnie leżał, powiedziałam, że ów pies zostanie stanie okrzan i mój pies się wystraszył, że to właśnie on dostanie okrzan. Jak te piesy wszystko rozumieją. Dobrze. Magda pójdzie się ogarnąć na dole. Przy okazji jeszcze weźmie z mojej podłogę. To się pójdzie tylko skorzystać. No i cóż my tu mamy w lodówce? Zobaczymy sobie, czy mogę wziąć jakieś resztki. Mogę wziąć resztki. Więc te resztki weźmiemy. Więc obudziłam Adama, dlatego tak późno w sumie, bo o 6:00. W momencie, kiedy samochód po niego przyjeżdża o 7:00, dlatego że on po prostu przed 8:00 pojedzie sobie swoim własnościowym samochodem i tak będzie najlepiej, tak moim zdaniem. Dobra, to w tym momencie Adam weźmie resztki, bo chyba szybciej zdąży niż Magda, chociaż nie wiem. Oj, chyba jednak nie. Nie, Adasiu, nie będziesz na razie do pracy jechał. Pojedziesz później. Dobra, Magda chyba zdąży jednak wziąć resztki. Tak, oczywiście. Mamy tylko jakieś. Co to jest w ogóle? Nie wiem, ale weź to. Nic innego do jedzenia nie ma. Więc Adam już, żeby nie tracić czasu, podejdzie tutaj. Kanapki, bardzo ładnie. Podejdzie tutaj, weźmie talerz. W piżamach, nie szkodzi. Jest 7:00. O, 30, to trochę późno będzie ten, ale spoko. Myślę, że przez 15 minut coś tam się naje. Troszkę mi myszka się, jak skroluje do góry, to mi się skroluje na dół i trochę się tam no źle działa. Zdarza się, no cóż. Dobra, drogi Adasiu, jest 45, więc za bardzo się nie najadłeś w sumie. Dobra, dam mu szybciutko, żeby jechał do pracy. Jedź do pracy. No niestety za dużo się nie najadł. Szybko, szybko, szybko biegnie. Aha, no dobra. No to rozumiem, że się nie spóźni do pracy. A, ona ma dzisiaj wolne? No to bardzo dobrze, w sumie, że ma wolne. Dobra, on sobie wyjeżdża do pracy. No dobrze. Pam, pam. Co robi pieseł? Pieseł chyba będzie spał. Proszę bardzo, włącza samochód. Włącza samochód. Zaraz ci będę robić towarzystwo. Drogi piesełku. Jedzie.
Robiłam, właśnie o to chodziło. Dobrze, więc Magda ma dzisiaj wolne, więc Magda w tym momencie. A w tym momencie Magda baw się w ciuciubawkę, bo baw się z nim. No niech się bawi. Kanapeczka jeszcze nie została. Magda pójdzie poznać sąsiadów i mam nadzieję, że się z nim zaprzyjaźni i zdąży do momentu, w którym Adam wróci z pracy, tak aby dostał, aby dostał awans. Bardzo źle z towarzystwem mojego pisałka. W sumie ta babka to takie trochę drażnienie tego psa, bo tak jak myśleć sobie, jak kiedyś się bawiło, no to w sumie tak to wygląda. Takie trochę drażnienie się łapkami. A potem człowiek podrapany. Dobra, jakie mają ruchy, dobra. Magda teraz odłoży resztki. Wyprowadzi na spacer. Chyba nam trzy rachunki. Dobra. Jak mnie to drażni. Weź się przebierz w ogóle w jakieś ubranie codzienne. Dobra. Wyczyścisz, napełnij miskę. Zobaczymy, co będzie robił pieseł. Dobra. I pójdziesz zobaczyć sobie sąsiadów. Pójdziemy sobie do sąsiadów, przyjadą gazetka i tak dalej, i tak dalej, ale spoko, tutaj na razie nie o tym. Czy my tu możemy gdzieś zapukać do jakichś sąsiadów? Tak, aby poznać ich tutaj bliżej. Może pewnie są w pracy, ale to może pewnie. Zapukaj do drzwi, poprosimy o wyjście. Józek, Janka. Józek i Janka, a tu kto mieszka? Sobiesław i Petronella. No mają niezłe imiona mają. Dobra, pierw poznamy sobie. Ktoś tu w ogóle się w nocy kłócił. I nie wiem, co to było, ale ktoś się kłócił i to nie było miłe. Od tej drugiej, trzeciej się w nocy kłócił. No cóż, no zdarza się tak, no życie. No ja wiem, ale no jednak wiecie, nie? Nie jest to miłe. Zobaczymy, czy są w domu, czy coś. No są, skoro pisze, że ten, ale. Aha. Nie mam teraz ochoty na wspólne wyjście, może później będzie lepiej. No dobra, to pójdziemy sobie do tych ludzi. Nie chcą się z nami widzieć. No wiadomo, że życie życiem, no ale jednak o drugiej, trzeciej drodze się kłócić zaraz trochę niefajnie. Ogólnie się kłócić niefajnie, no ale wiecie co chodzi. No nie! Mam gadnemat. Chcę poznać sąsiadów, chcę mieć przyjaciela. Kolejnego zresztą. Come on! Jeszcze raz spróbujemy. W ogóle coś się pochmurniało. O, ona przycina te drzewka, bardzo dobrze. Ach. Dobra, słuchaj, po prostu nie będę z tą miał czyść, tylko chcę, abyś wyszła z domu. Też nie! No i co ja mam zrobić, co? Dobra, zobaczmy tego Michalinę.
Po duchach to jest jednak mieszkanie. Nie wiem, czy to jest czyjeś mieszkanie, czy co to w ogóle jest. Na myśli o zaręczynach. W pracy, spróbuj później. Dobra, no to w tym momencie, gdzie jest nasz pies? Nasz pies jest tutaj i on coś będzie zaraz robił. Wąchaj. Dobrze, więc ja akurat wezmę sobie gazetkę, tutaj ogarnę. Szkoda, że niestety, ale na razie nie mogę nic z nikim czytaj działu. Nie, poszukaj pracy czytaj po prostu. Nie, to chcę. Że nie mogę z nikim się zaprzyjaźnić, bo bardzo chciałam. Nie tylko dlatego, że po prostu nie wiem, no potrzebuję, tylko dlatego też, że jest fajnie. Znacie z jednak sąsiadów, a jednak mi nie przyszła żadna poczta, bardzo dobrze. O, co my tu mamy maleńkiego? No, myszka, myszka, myszka. Jeju, co tu takiego fajnego jest malutkiego? Jezu, jakie mój bokser ma wielkie fafle pod uch tego maleńkiego piesełka. Jak słodko. Dobra, ja wyprowadzę mojego psa na spacer. Badałoby w sumie. Jest już 12. Dobra. Szkoda, że nie mogę tego przyjaciela zdobyć. To bardzo żałuję, niestety. No trudno, a was będzie później. O Jezu, chciałam na spacer prowadzić, tak ciężko to zrobić. Aha, okej. Okay. No rzecz do cholery, co jest z tym psem? No. Dobrze, już na spacer. Bardzo ładnie przy nodze, był przy nodze. Pani zrobiła liście nadal. Chyba, że się z nią zaprzyjaźnię, no to by było niefajne w sumie. Coś fajne, ale wiecie o co chodzi. No nawet grilla mamy. Postawionego. Dobra, tu są, przychodzą sobie ludzie, w sensie my. Muszę ja się z nią zaprzyjaźnić po prostu. Nie zdążę i tak. Boże, ona myśli o zadzwonieniu o dziecko. Boże, co to jest? Dobra, ja z nią sobie pogadam. Rozmawiaj, pogawędka. Będę się z nią przyjaźnić, będzie dobrze. Chyba się nie będę przyjaźnić jednak. Pani no. Pani no kochana, no zaprzyjaźnij ze mną. To ją zaciekawiło. O, wobec muzyki i tańca muszę tu coś tutaj porobić. No dobra. Dobrze, coś zrobimy. Nie ma tak dobre pogadanie pod blokiem z sąsiadką. Jakieś gęsi tu lecą. Nie wiem, co tak klatkuje strasznie. Nie powinno. Ja tu gęsi żadnych nie widzę. No ale cóż. Patrzcie nam tutaj domów. Jak tu słodko. A tam mieszkają moje simy drugie. To mi często gram. Gdzie te gęsi? Nic nie widzę. Dobra. No, może się to przyjedzie jeszcze. To ją zainteresowało, w sumie. Może chwilę pogadamy. Może Adaś pracuje do... Nie, nie zdążymy.
Babka poczeka, ja ci rozejmę czasu, no. Nie, to nie, no proszę ja ciebie. Zmawiaj, spędzaj czas, przechwalaj się, nie. Na razie nie. Kto to przyszedł? Kto to jest? Liana Miesiąc, nie wiem, to jest ktoś od nas zblokował, ale jest, nie. W sumie do Poznania mamy tutaj parę osób tylko, no bo w sumie ile tutaj jest osób? A tam tak jest, dobra. 5, tu jest mieszka jedna, tutaj dwie, o jedzie Adam. Jedzie Adam. Brom, 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 pięknie, ładnie. Ale Adam ma jutro, tak, zarabia 910. Adam ma jutro w sumie wolne. Ona? Ona nie, ona jutro pracuje. Także o tego przyjaciela można by się było postarać, bo tutaj są przyjaciele, których mam już, a tu są przyjaciele, których nie mam jeszcze. Może ona by dostała też awans. No, w sumie nie byłoby to złym pomysłem. I ona w sumie też wszystko ma. No dobra. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Przepraszam. Dobra, to też nie jest ona? Czy to jest ona? Muszka? Muszelka? Ja nie widzę tak z bliska. Przedstaw się sąsiadom. Dobra, może przedstawię się po prostu sąsiadom. Może ja, może oni ze mną po prostu pogadają. Czekajcie, może tu się przedstawię? Mogę? Nie mogę. A tu mogę się przedstawić? Może tu jest więcej osób? Tak, tu mogę, proszę bardzo. Trzeba zadać sobie o przyjaciół, bo nie mam przyjaciół, nie mam awansu, no cóż. Niech tam u ciebie z tymi przyjaciółmi. No, nawet nieźle, dobra, porozmawiam jeszcze. Będziemy gawędzić, gawędzić i gawędzić, aż się po prostu, no. Idziemy do Adasia. Adaś będzie się przedstawiał sąsiadom. O. Boże, tu ciemno. Co tu się dzieje w ogóle? What the fuck? No miło, że jesteś, tylko że jesteśmy czarni. Nic nas nie widać. Chlebiaj, wypięć, chlebiaj. Podziwiaj. Nie wiem, czy on będzie chciał, ale podziwiam go. Potem zrobimy nakłon do flirtu i rytu, rozmawiaj. Pogawędka, więcej. Powiedz historię, gest, może gest, zrobimy piątka. Co to jest? Czemu tu tak ciemno? No, raczej mi się spodobało. A raczej mu się spodobało. No on jest ciemny, tylko że ja też jestem ciemna. Nie mam co innych kolorów skóry, ale trochę to dziwnie wygląda. W sensie, no wiecie o co chodzi. Dziwnie wygląda, bo rozmawiaj. Gawędka. Co? Obejmij przyjaźnie. Nie chcę obejmować go. Chcę pogawędzić. Nie chcę go uściskać, bo on nie będzie tego chciał. Więcej. Zapytaj. Zrobimy zapytaj. Jaki jest twój znak zodiaku? Mówisz ze mną? Nie chcę. Podobał ci się? Nie. Zainteresowanie. Dobra. Jak tam ona? Z tą laską? No, bardzo powolutku, ale chociaż tyle będzie. Rozmawiaj, zabawiaj, spędzę czas, przechwalaj się. Pogawędka, damy znowu, już nie chcę pogawędzą. No ale oni tu chyba nawet nieźle, w sumie. Muszę sobie nalać czarnej wody, dobra. Tak, może troszkę szybko przyspieszymy. Piątka! Pff, taka szybka. No, tu widzę, że będzie całkiem nieźle. O, może nie? Nie. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Dowcip. Słowa, powiedzmy mu dowcip. Schlebiaj, podziwiaj. On tam lubił to schlebiaj, podziwiaj, to mu podziwiamy go. Basię? Maskotki? Nie, chyba nie. Irytuj, nakłoń do psiku. Są chciał nakłonić do sprzątania, ale to raczej nie. Pogawędka, spędzaj czas, rozmawiaj o hobby. Pogawędka, rozmawiaj o hobby. Czy on ma jakieś hobby podobne? Nawet nie wiem. Mój
No, ty też nieźle sobie z nią radzisz w sumie. Nakłoń do rozmowy, jeśli coś zabawiaj. No. No i coś znowu się, kurde... Co ta babka jest taka ciężka do tej rozmowy, ja nie wiem. Wszystko tu jest ładnie, pięknie, szkoda tylko, że ich nie widzę. O, jak się śmieją. Się hahają! Damy mu, żeby go znowu podziwiał. Więcej. Powiedz historię, technika, sława, komputery, sport, sztuka. To ciekawe. Gest, piątka. Zrób mi zdjęcie. Nie, w ogóle. Co robi moja simka? Rozmawia cały dzień, no spoko. O, mamy chyba przyjaciela, co? Tak, mamy przyjaciela, ale jeszcze z nią chwilę porozmawiam. Pies, co robisz? Paweł, ja cię słyszę. Mamy przyjaciela, ale z nią chwilę porozmawiam, bo wiadomo, że to zaraz spadnie, a noc do pracy musi iść. Czekaj, co cię mogę wejść dalej do środka. Tym gościem. Kto jeszcze coś robi, ale tego nie widzę. Co tu się dzieje? Co ta babka robi? To jest dziwne. Okej. No spoko. 44, jest 18. W sumie już przestanę z nią gadać, ale one są straszne. W sumie nawet przyjaźniłam się z tą babką tam parę razy, ale może po prostu ciężko na początku jest z nią, a potem jest okej, okay, nie wiem. No i tak tam dzień minął na przyjaźni. No dobra, jeszcze raz i już. Kto to przyszedł? Zaklinacz. Nie, Władysławie, nie będę cię tutaj męczyć. Adam w sumie jest nawet ogarnięty, więc może po prostu jakoś się do nich proszę, nie wiem, jeszcze zobaczę. Na pewno Magdą skończę już rozmawiać z tą panią i muszę ją ogarnąć, bo... A, mój łokieć, strasznie boli mi łokieć niestety. Pies nam się znowu zlał na podłogę, o Boziu kochany. Dobra, korzystaj, wyczyść i weźmiemy sobie tutaj, weź prysznic i weźmiemy sobie, podaj obiad, no co on może podać, sałatka, śniadanie, a niech będzie ten hamburger z serem. I Magda ma już kolejkę zapomnianą, chciałabym się prosić do tych sąsiadów, ale nie wiem, czy dam radę, niestety. Czy masz przyjaciela z tym gościem? Tak. Ale zaufanie jest ciężkie do zrobienia, więc w sumie wyjdę stąd, bo tu jest ciemno i ja nic nie widzę zupełnie. Dobra, teraz weźmiemy zapukać do drzwi. Może coś wyjdzie akurat. Fajnie, że puka w drzwi, w których nikogo nie ma. Gdzie oni się przeteleportowali? Boże, to jest ciemno! Tu nic nie ma. Czemuż to? To są w garażu jakimś? Co to jest w ogóle? No tak, to jest garaż. Okej, okay, więc on się chce pochuśtać. Czemu nie mogę ten? Nie mogę tutaj pójść. Dość kiepsko, szkoda, tam, że zwiedzę sobie ich mieszkanie, no ale skoro nie mogę, no to nie mogę. Więc Adam pójdzie sobie na górę ogarnąć się. Ogarnąć się. O, moje ręce. W sumie może już umyć zęby i po prostu wziąć się ogarnąć właśnie już na noc. Magda jeszcze gada? O matko. Dobra Magda, starczy gadania. Fajnie, że gadasz, ale już starczy. Babka musi pracować. Skudziałach należy. Wiem.
Wiem, przez kodzie należy. Szkoda, że nie mogę ich odwiedzić, nie wiem czemu. Coś się musiało spsuć. Jest już godzina 19:30 w sumie. Więc dość późno. No ale dobra, ogarną się i będę nimi szła spać. I będziemy się widzieć znowuż w przyszłym tygodniu. Miałam sobie jeszcze ciuchy, miałam sobie ciuchy, no nie użyczę ciuchów szyć, ale chciałam, będzie szyła chociaż jakieś rzeczy, żeby móc sobie ciuchy szyć, no ale niestety nie bardzo mam na to czas. Niestety, Adam też się tam ogarnia. No ja zęby weźmie, prysznic. Czy możesz to wyczyścić? Nie możesz, a to możesz? Nie możesz, dobrze. Wiem, że jesteś głodna. Ciekawe jest to, że jak się te simy nauczy tak, że no wiecznie będą najedzone, to one potem szybko stają się głodne. Niektóre simy nie są tak jakby rozpieszczone i jak są tak głodne, jeszcze nie mają rozumu, że jest im strasznie źle, bo nie mają jedzenia. To jest całkiem fajne rozmaicenie też. Nalejemy sobie coli. Tak niezdrowo dzisiaj przy nagraniu. Podaję ten obiad. Pies też poszedł na kolację. Adam już się poogarniał, więc w sumie to skoro się poogarniał, to zadzwoni do jakiegoś przyjaciela, żeby nie stracić przyjaciół do jutra. W sumie troszkę szkoda, że musimy mieć tych przyjaciół do tego awansu. Troszkę mnie to denerwuje, no ale jakoś przetrwamy. Mam nadzieję. Boże, ludzi. Dobra. Co to jest? Nie. Ten jest tutaj, co mieszka tutaj? Nie, to nie. A tak, to jest Józek, dobrze. Mogłam sobie pogadać trochę z Józkiem, żeby jako do sąsiada się jakoś tam ten teges. Petronella też mogłam jakoś z nim pogadać, żeby do sąsiadów się dostać. To jest jej mężuś, ale to na razie nie. Z kim ja, gdzie mam przyjaciół? Co ja tu? Dobra, tak zrobimy. Są tutaj według... Dobra. Czyli co? Bo ja jakoś nie widzę. Według związków. Alfabetyczny, ale nic więcej przyjaciół. Gdzie są moi przyjaciele? Gdzie są moi przyjaciele? Towarzysze z dawnych lat. No nie ma nikogo. Jak tam zrobić? Aha. Aha. To ja mam tylko tyle przyjaciół, więcej nie mam. Dobra, to może pogadamy sobie z Władkiem. Gdzie jest Władek? Józek, sorry. Nie Władek, Józek. Tylko rozmawiaj. Jak ja to patrzyłam? 6 mam przyjaciół, a nie rozumiem. Może ona ma więcej po prostu tych przyjaciół. Pewnie tak. No dobra, będę sobie codziennie dzwoniła po 2 razy do Juszka, czy tam Władka. I już, no. Jeszcze raz zadzwonisz do Juszka. Obiad! Dobra, jeszcze zadzwonimy do Juszka. Czy ten Józek? To jest jakiś Bartek. Gdzie ten Józek? Petronella to już zostawiam Magdzie. Chwilę się wkurzę. Józef był tu, proszę bardzo. Zadzwoń. Bardzo ładnie podał obiadek. Ojoj, ona jest bardzo senna. Cipo! No widzicie, już nawet źle mu idzie. Dobrze, jedz teraz. Oj, oj Magda! No dobra, trochę się zdrzemnie, potem ją zjem i... Już, no nie ma to jak synnego Sima, rozwala mnie to! Co to w ogóle ma być?
Telefon. Adaś, odbierz telefon. Może ktoś ważny dzwoni. Adaś w ogóle jest bardzo ładnie ogarnięty. Tylko, że on nie gadał. Nie! Tylko, że on nie gadał pół dnia, właściwie cały dzień z tą. Z babką od bloku. Dobra, jest się. Jep. Przepraszam. Witaj, proszę. Magazynem. Czy ja chcę? No i będzie, ale dobra. Już. Jedz. Myślałam, że coś ważniejszego będzie do zrobienia. No dobra. Jedz. Trochę się prześpi. Świetne to po prostu jest. Posprzątasz. I weźmiesz to. Weźmiesz za chore resztki. Pozmywasz blat i już. Ja nie wiem. Ci ślimowie bardzo często mi usypiają w garkach. Jest straszne. Wyczyścisz ładnie, pięknie. I pójdziesz spać. No i śpi, leźnie. Wyczyścił blat, wyczyścił. Magda! Dasz radę. No, jedz. Dajesz. Ładna ma tą bluzeczkę w sumie. No pies, do cholery! Nigdy się nie nauczysz. No, musiała go często ganić, bo normalnie nie da rady chyba. Telefon, serio, znowuż? Odbierz. Trochę przyspieszymy. Posprzątaj. Hej, czy Adam może... No nie może teraz, to przykro mi. Magda posprząta, tak na szybciutko. Jest 0-0, więc znowu się szybciutko iść spać, bo już nie będę tej kałuży zmywać. Bo jutro rano do pracy. No jutro nas pojedzie samochodem do pracy. I będzie lepiej. O, pies idzie. Dobra. No nie, no Magda. Co ta Magda? Śpi w bieliźnie. Więc jutro nabierze samochód. Adam ogarnie trochę chatę i będzie ogarniał swoje jakieś tam rzeczy do pracy. Znaczy będę chciała starała się nim dalej tam uczyć czegoś, co tam potrzebuje. Czyli z odcinku mam nadzieję, że będę już ogarniała pracę i robiła tak, aby mieli awans. Zresztą będzie to sobota, więc mam nadzieję, że gdzieś sobie wybiorę się nimi na jakiś, nie wiem, basen czy cokolwiek innego. Czy nie wiem, jakąś imprezę. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Już bez zbędnego przedłużania. Komentujcie, lajkujcie, jeśli się podobało, jeśli nie, to powiedzcie czemu. Mam nadzieję, że nie zamalałam zbyt mocno. Trzymajcie się. Czemu znowu już masz? Nie rozumiem. O nie. Jeszcze raz. Normalnie, jeszcze raz. Nie. Szybko wstawaj. Ja go tu zganię. Chyba nie zdążę znowu. Noż, Adam, wstawaj do jasnej anielki, jak cię proszę. Zgoniza. Tak, jasne. Zgoniza. No, co się dzieje? Proszę bardzo. Come on. Więc, no, postaram się mieć wybrnąć z tego domu. Magda po pracy. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że zdążę. Proszę bardzo. Co jest? Hello? Taki jesteś, piesku? O, musimy się chyba pogniewać na ciebie. Śpi w wieliźnie. Dobra. No, chyba się nie za bardzo lubią nawet. No dobra, trudno. Okej. Okay. Także do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że naprawdę wszystko nagrać na czas i tak dalej. Trzymajcie się i pa, pa.